Kiedy patrzę tutaj na tą salę i na nas tutaj zgromadzonych, tych, którzy dzisiaj tutaj są, cieszę się, że Piotr jest z Gosią razem. Tutaj razem z nami są. Niech was Pan błogosławi. Wiemy, że po tym nabożeństwie jeszcze mamy poczęstunek, a później idziemy do swoich domów. Kiedy patrzę tutaj na tą salę, patrzę na was, drodzy. Niektórzy z was przeżywaliście bardzo trudne chwile w tym roku. Niektórzy przeżywali takie bardzo osobiste dramaty, rodzinne. Ale z drugiej strony mogę powiedzieć, bez względu na sytuację, Bóg Wszechmogący dał łaskę i przeprowadził was przez to. Dzisiaj możecie tutaj być, możemy być razem, możemy patrzeć w kierunku naszego Pana, naszego Boga. Było dziękowane już za tych, których w tym roku Bóg dał nam, aby swoje życie powierzyli Bogu, właściwie odpowiedzieli na Boże wezwanie. To się nie dzieje w sposób automatyczny. Nie wierzymy w coś takiego, że tylko Pan Bóg działa, ale człowiek odpowiada na Boże wezwanie. Jest albo posłuszny, albo jest nieposłuszny. Albo przychodzi do Boga ze swoim życiem, albo nie. I muszę powiedzieć, że było tak, kiedy chodziłem po tej sali, kiedy to był beton, a wiecie, później, kiedy tej podłogi już nie było, chociaż ściany już były pomalowane, tak chodziłem i modliłem się, mówię, Boże, daj mi dożyć i doświadczyć tego, że ta sala będzie wykończona i będziemy mogli się tutaj zgromadzać. A później chodziłem i modliłem się, Boże, daj nam doświadczyć, żebym... I daj mi tą łaskę, żebyśmy mogli mieć tutaj chrzest i żebym mógł chrzcić także tutaj, w tym miejscu. Wiecie, Bóg słyszy nasze modlitwy i odpowiada na nasze modlitwy. Pamiętam, jak wychodziłem z biura seminaryjnego i tak modliłem się, mówię, Panie, daj mi usłużyć też w zborze w Ustroniu. Tak po prostu na zwykłym nabożeństwie. Za jakiś czas, bardzo krótko, dzwoni pastor. To nie był pogrzeb, to nie była jakaś inna rzecz, po prostu, żebym usłużył. A później wychodzę i modlę się, mówię, Boże, daj mi usłużyć na dniach upamiętania dla ludzi uzależnionych. I wychodzę i modlę się o to i w bardzo krótkim czasie pastor dzwoni i mówi, może byś usłużył w niedzielę, akurat pastor Kulec nie może być w niedzielę na dniach skupienia i żebyś mógł usłużyć Bożym Słowem. Ale kiedy po jakimś czasie oczywiście usługiwałem i wychodziłem znowu ze swojego biura i tak idę sobie w kierunku drogi i mówię, ale Panie, ja nie modliłem się o jedno nabożeństwo na dniach skupienia, tylko o całe dni skupienia, żebym usługiwał. Ktoś pomyśli, czy powiedział to, no to ty sobie tak poczynasz tutaj. Wyobraźcie sobie, że od tej modlitwy nie minęły może 2 tygodnie, dostaję telefon i dzwoni ten, który jest odpowiedzialny za dni skupienia, mówi, wiesz, mamy problem, bo człowiek, który miał usługiwać, nie może usługiwać, czy mógłbyś na całych dniach skupienia usługiwać. Dlaczego o tym mówię? Nie bójmy się prosić Boga bardzo konkretnie o niektóre rzeczy. Oto Bóg jest Bogiem, który słyszy nasze modlitwy. Jest Bogiem, który otwiera drzwi tam, gdzie do tej pory mogły być zamknięte albo niezbyt szeroko otwarte. Oto Bóg jest tym, który nas słyszy. Kiedy siedziałem bodajże wczoraj i tak przeglądałem jeden z wykładów i takie słowo tutaj chciałbym tylko przeczytać, zanim przejdę do tego, o czym chciałbym mówić dzisiaj. Albo przypomnieć to, co mówiłem. Niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Nie odnosi się to do mnie. Ale bądź dla wierzących wzorem, to już tak. Bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.
Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz. W tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Wiecie, szczególnie dotknęło mnie to słowo. O to się troszcz, tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Wiecie, to jakby przeszyło to moje serce, mój umysł. Sobie zadaję pytanie i myślę, że każdy z nas dzisiaj powinien sobie zadać pytanie, czy ja robię postępy jako dziecko Boże? Czy ja dostrzegam w moim chrześcijańskim życiu zmiany, te dobre zmiany, w tym właściwym kierunku. Tak się zastanawiam, mówię, Boże, tyle słowa jest zgłoszonego w naszym zborze. Przeze mnie, przez innych, braci ze zboru, spoza zboru. Bóg do nas mówi na temat modlitwy, Bóg do nas mówi na temat służby, Bóg do nas mówi na temat pilnowania własnego życia, troszczenia się o swój osobisty rozwój. Wiele rzeczy. Wiele rzeczy, wiele prawd jest głoszonych. Pytanie jest, czy to słowo coś zmienia w twoim i w moim życiu? Czy zatroszczyłem się o to, żeby zrobić pewne postępy w różnych dziedzinach w naszym życiu? No choćby kwestia uwielbiania Boga. Kochani, powiem tak, nie powinno tak być. Nie powinno tak być. Kiedy Kościół zgromadza się, kiedy jesteśmy na tym miejscu, aby wielbić Boga, nie powinno tak być, żeby kaznodzieja prosił ludzi, aby oddawali Bogu chwałę, czy zaczęli się modlić. Pytanie jest, przecież nieraz cytujemy, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Że Bogu należy się chwała, że Bogu należy się cześć. Pytanie jest, czy ja zrobiłem w tej kwestii postępy w moim życiu? Czy nabrałem odwagi, aby podnieść swój głos w zgromadzeniu i wielbić Boga? Bo przecież chwała Boża powinna być, jeśli jest w moim sercu, powinna być na ustach naszych. I można byłoby wiele innych kwestii. Czy jestem człowiekiem, który może widzieć jakby rozwój w modlitwie mojej osobistej czy zborowej? Bo przecież Bóg do nas mówi słowo. Czy po prostu słucham pewnych słów, pewnych kazań, pewnych... Ale i tak pozostajemy na tym samym poziomie. Nic to nie zmienia w naszym życiu. To może dotyczyć ofiarności. To może dotyczyć kwestii posłuszeństwa, to może dotyczyć pozbycia się czegoś, o czym Bóg wielokrotnie nam mówi, żebyśmy się tego pozbyli, albo to zmienili w naszym życiu. Ale my wiemy o tym i nic na ten temat nie robimy. W każdym razie Paweł mówi, bądź wzorem. I to słowo dotyczy każdego z nas. Na pewno pastora, na pewno starszych zboru, na pewno każde Boże dziecko, to dotyczy bądź wzorem. Inaczej mówiąc, bądź taką osobą, która siebie stawia za przykład, bo to znaczy, że jesteś wzorem. Inni patrząc na ciebie powinni brać wzór. Mówią, o, ten sposób, jak ten człowiek powinienem się zachowywać, w ten sposób, jak ten człowiek powinienem wielbić Boga. W ten sposób, jak ten człowiek powinien być oddany, poświęcony, ofiarny dla Boga. Bądź wzorem. Wiecie, czasami mam takie wrażenie, że może to jest mój brak umiejętności. Nie wiem. Ale jest tyle zwiastowanego Bożego Słowa. Pytanie jest, czy to Słowo, które Bóg posyła, albo które czytam gdzieś tam w swoim, mam taki swój czas z Bożym Słowem i Bóg do mnie przemawia, czy ono zmienia moje, twoje życie?
aby postępy Twoje były widoczne. Wiecie, trudno jest dostrzec swoje własne postępy i swój własny rozwój. Potrzebujemy czasami ludzi, którzy obiektywnie z boku, nieuprzedzonych do nas, nieźle nastawionych do nas, tak obiektywnych przyjaciół, którzy nam dobrze życzą, którzy nas znają, którzy mogliby powiedzieć o Tobie i o mnie: Andrzej, bracie, siostro, widzę tutaj postęp w Twoim życiu, ale w tym miejscu, czy w tej dziedzinie zatrzymałeś się albo cofnąłeś się. W każdym razie, dobrą rzeczą jest, właściwą rzeczą jest, jeśli zastanawiamy się, w każdym razie to tak przeszyło moje serce, aby postępy Twoje były widoczne. Zwróćcie uwagę, on mówi, bądź wzorem w postępowaniu. W postępowaniu. Jeżeli w moim postępowaniu nie ma więcej owocu Ducha Świętego niż był wcześniej, to coś muszę zrobić. Jeżeli nie ma w moim postępowaniu, nie przejawia się ta łagodność, ta delikatność, a zarazem taka zdrowa stanowczość opowiadania się po stronie Chrystusa. Cały 4, 5 i 6 rozdział listu do Efezjan kieruje naszą uwagę na temat postępowania chrześcijan. Zewlekajcie starego człowieka, oblekajcie się w nowego. Tam jest mowa o tym, żeby nie być zgorzkniałym, tam jest mowa o tym, żeby nie być, nie gniewać się i niech słońce nie zachodzi nad waszym zagniewaniem. Tam jest mowa o tym, aby nasz język wypowiadał właściwe słowa, a więc postępujcie jak ci, którzy chcą się podobać Bogu. Postępujcie. Wiecie, list do Efezjan jest niesamowitym listem, bo zanim chrześcijanin może postępować, musi stać się chrześcijaninem. Zanim Bóg każe nam coś zrobić właściwego, pierwsze musimy być znalezieni w Chrystusie, musimy uwierzyć w Niego, w Nim położyć nadzieję. Ludzie to wszystko poodwracali. Mówią, możesz przyjść do Boga, kiedy staniesz się lepszy. Musisz jeszcze coś zmienić, żebyś mógł przyjść do Boga i go prosić o łaskę. A Bóg mówi zupełnie inaczej. Przyjdź taki, jaki jesteś. Bo nie jesteś w stanie się poprawić ani zmienić na tyle, aby mi się podobać. Przyjdź taki, jaki jesteś. Pełen grzechu, porażki, brudu, nieczystości. Przyjdź do tego, który miłuje Ciebie. Przyjdź takim, jaki jesteś. A On nie odrzuci Cię. On Cię przyjmie, On Cię oczyści, On da Ci moc do nowego życia i umieści Cię w Chrystusie i będziesz wypełniony Chrystusem, abyś mógł postępować jak Chrystus, postępować w ten sposób, który Bogu się podoba i to jest zgodne Bogu. Nie można tych rzeczy odwrócić. Religia to odwraca. Ludzie starają się być dobrzy i myślą, że zasłużą na to, aby móc przyjść do Boga, aby zyskać Jego łaskę. A Ewangelia mówi, nie, łaska jest Ci dana, jest nam dana w Chrystusie Jezusie. Jest nam dana. A więc musisz przyjść do Chrystusa takim, jakim jesteś. Pełen porażek, pełen bólu, pełen cierpienia, pełen niemożliwości, bo nie jesteś w stanie sam siebie zmienić. Ale kiedy przyjdziesz do Chrystusa takim, jakim jesteś i poprosisz Go, aby On Cię oczyścił i poprosisz Go, aby On przyszedł i zajął pierwsze miejsce w Twoim życiu, On da Ci moc, abyś stał się Bożym dzieckiem i żył w taki sposób i postępował w taki sposób, aby Bogu się podobać. Dlatego kiedy czytam list do Efezjan, to 1, 2 i 3 rozdział mówi o czymś niesamowitym, że Bóg w łasce swojej nas obmył, oczyścił, zbawił, ożywił i posadził, umieścił nas w Chrystusie i posadził Ciebie i mnie w okręgach niebieskich. A później dopiero Bóg mówi, a teraz możesz postępować tak, aby się mi podobać.
Bo już nie żyjesz w oparciu o własną siłę, o własną moc, o własne zdolności, ale żyjesz w oparciu o moją łaskę i o to, że ja mieszkam w Tobie, a Ty jesteś we mnie. Dlatego jest napisane, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare rzeczy przeminęły, wszystko stało się nowe. Dlatego tak bardzo mocno zwracana jest uwaga, że nie możesz mieć żadnej nadziei, jeśli nie jesteś w Chrystusie. Bądź dla wierzących wzorem. Łatwo jest być dla, czy powinno być łatwo. Czasami wierzący, ci, których Bóg dał tyle i zainwestował, dlatego że nie czuwamy, dlatego że nie pilnujemy, dlatego że nie zastanawiamy się, czy robimy postępy. Czasami zamiast przynosić błogosławieństwo i być wzorem, stajemy się powodem do zgorszenia. Ale Bogu to się nie podoba. Bóg wzywa nas dzisiaj. Boże Słowo wzywa nas dzisiaj. Abym przyjrzał się sobie samemu z tej perspektywy mijającego roku, posyłanego słowa do mojego serca, w zborze czy w mojej własnej, prywatnej komorze modlitwy i rozważania Bożego Słowa. I Bóg coś pokazuje i mówi, ja mówię, to jest dobre, to jest fajne, ale i tak nie zmieniam swojego życia. Bądź wzorem w postępowaniu. Kochani, tam, kiedy czytamy ten list do Efezjan, zobaczcie, co tam jest, o czym tam jest mowa. Tylko wtedy, tylko w oparciu o to, że On mnie zbawił, że On mnie oczyścił, że On we mnie zamieszkał, tylko w oparciu o to mogę postępować tak, jak On chce, odrzuciwszy kłamstwo. Mówcie prawdę. 4 rozdział od 25 wiersza listu do Efezjan. Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Wiecie, że kiedy gniewamy się i słońce zachodzi nad przyczyną naszego gniewu i kładziemy się spać w gniewie, w złości na kogoś, w gniewie i nieprzebaczeniu w stosunku do kogoś. Chcę wam powiedzieć, jakby otwieramy, bo tu jest mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. Otwieramy dla przeciwnika szeroko drzwi, aby mógł nas atakować i pogrążać. Dlatego Bóg mówi, nie rób tego. Jeśli jest przyczyna gniewu i słusznie się rozgniewałeś, to nie noś tego gniewu dłużej, aż jak do zachodu słońca. Nie przenoś go na noc, nie przenoś go na drugi dzień. Pozbądź się go. Postępujcie, bądź wzorem w postępowaniu. Niby oczywiste. Niby oczywiste. Nie dawajcie diabłu przystępu. On to wykorzysta. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, by miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. A rozpusta, wszelka nieczystość, chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiecie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Inaczej mówiąc, chrześcijanie powinni być
Czy równami jesteśmy do światłości w tym świecie? Do miasta położonego na górze, a więc bądź wzorem. Młodzi ludzie, starsi ludzie, bracia i siostry, bądź wzorem. Uchwyć się, zrozum to, co Bóg mówi i zacznij tak żyć, tak postępować w Jego mocy i przez Jego łaskę. Abyś stał się tym wyznacznikiem tego właściwego chrześcijańskiego postępowania. Bo jeżeli nie różnimy się od tego świata, w naszym postępowaniu, w naszych reakcjach, w naszym odnoszeniu się, to znaczy, że Słowo Boże nie wykonało tej pracy, na której Bóg ją posłał do ciebie i do mnie. I muszę coś zrobić. Bo przecież Pan przez swoje Słowo, ciebie i mnie, i przez moc Ducha Świętego i Słowo kształtuje i zmienia. Bóg powiedział do Izraela coś takiego: jesteście jak glina. Jak glina, której nie mogłem urobić w swoich rękach. I wiecie, ten garncarz bierze glinę i próbuje ukształtować naczynie do celów zaszczytnych, chlubnych, ale ta glina się nie poddaje. Wiecie, że możemy się nie poddawać pod Bożą rękę. Kiedy mówię pod Bożą rękę, nie chcę, żebyś myślał w jakiś abstrakcyjny sposób. Jeśli się nie poddaje pod Jego święte Słowo, to chociaż to Słowo jest pełne mocy i pełne siły i ma moc, to ty i ja ciągle możemy Mu się opierać. Ciągle. Ale On je posyła, żeby ze mnie zrobić naczynie zaszczytne, naczynie chluby, naczynie dla swojej chwały. A później garncarz bierze i on tą glinę bierze z powrotem, niszczy to, co próbował, bo się ta glina nie poddaje. I robi takie pospolite naczynie, chociaż jego plan był zupełnie inny. Bóg ma tak dobre myśli i zamiary wobec nas. Postępujcie, jak przystoi na powołanie wasze. W innym liście mówi apostoł Paweł: w ten sposób postępujcie. Mamy tą możliwość. Możemy postępować, aby być wzorem. W postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. Mamy być wzorem. A więc pozwólmy samym sobie, zastanówmy się i każdy z nas, łącznie ze mną, zastanówmy się, czy ja robię postępy? Czy moje życie się zmienia według miary Bożego Słowa, pionu Bożego Słowa? Czy jest zmiana? Bo Bóg oczekuje, że mam być wzorem nie dla niewierzących. Poprzeczka jest wyżej. Mam być wzorem dla wierzących. Mamy być wzorem, przykładem, zachętą jeden dla drugiego. Kiedy widzę mojego brata i siostrę, jej postępowanie, jej miłość, jej wiarę, jej czystość, ja powinienem powiedzieć: to ona jest wzorem i zachętą dla mnie. On jest dla mnie wzorem i zachętą. O to się troszcz. O to zabiegaj. Żeby postępy twoje były widoczne. Nikt, porównując sam, nie możemy się sami do siebie porównać, bo to jest głupie. Nie możemy nic ocenić, porównując się sami z sobą. Paweł o tym pisze, że głupotą jest próbować się porównywać z samym sobą. Ale kiedy widzę kogoś, jego postępowanie, jego bezinteresowną miłość, jego cierpliwość pomimo tego, że może znalazłem mu nieraz za skórę, jego dobrotliwość wobec mnie, jego łagodność, tam jest mowa nie zazdroście, tak? Miłość nie zazdrości, nie unosi się, nie nadyma, nie szuka swego.
czy ja robię postępy, czy jest u mnie rozwój, czy jest zmiana, bo przecież Bóg chce ze mnie, z ciebie zrobić jak najlepsze naczynie, tylko muszę być tą gliną, która się Mu poddaje, bo w pewnym momencie to nie znaczy, że mogę utracić, czy że utracę zbawienie, ale On weźmie tą glinę, po prostu zmiesza i zrobi takie zwykłe naczynie. Ale Jego cel był dużo wyższy dla mnie i dla ciebie. Jego zamiary i myśli były dużo wyższe wobec nas. Postępowanie, miłość. Czy jest wiara w moim sercu? Wiara, która sprawia, że mogę odpocząć w Bogu wobec licznych przeciwności. Ja jednak pozostaję wierny Bogu, pozostaję w tym miejscu. Mówię sobie tak, może się wszystko walić wokół, ale mój Bóg mnie nie zawiedzie. On dotrzyma słowa. On jest wierny. Amen? On jest wierny. On jest wierny, On nie zawiedzie. Moja wiara jest mocno w Nim osadzona. Łatwo mówić, kiedy wszystko idzie dobrze. Ale kiedy fale zalewają łódź, kiedy woda wdziera się do łodzi twojego, mojego życia i wydaje się, że za chwilę kolejny podmuch i kolejna fala obrócą twoje życie i zniszczą. Panie, czy ty nie widzisz, że my giniemy? Czy ty nie widzisz? Ty śpisz? Bądź wzorem. Bądź wzorem właśnie w takich trudnych momentach, właśnie w takich trudnych chwilach, kiedy może ludzie nastają, może sytuacje są ciężkie. Oto powstań jako Boże dziecko i powiedz, mój Bóg jest ze mną i żadne fale ani ogień mnie nie spalą, ani nie zaleją mojego życia, bo Bóg jest ze mną. To jest czas, aby wiara mogła się objawić w całej swojej okazałości, czyli to zaufanie w kierunku Boga. Bądź wzorem. W tym zaufaniu w Bogu. Że nie musisz myśleć, albo inaczej, nie muszę doprowadzać się do stanu takiego totalnego zamieszania i niepewności, co będzie jutro. Słuchajcie, wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że to, co dzieje się dzisiaj na świecie, to są wyraźne znaki, że Pan przychodzi. Poruszone są żywioły, poruszone są narody. Niedawno, przedwczoraj czy wczoraj, słuchaliśmy z rankingu Mazura. Wiecie, o czym mówię. Ktoś ogląda ranking Mazura, czasami takie różne historię i tam jest o wszczepianiu chipów. I w zakładzie pracy, teraz już nie wiem, czy to w Stanach Zjednoczonych, połowa pracowników przyjęła chipy. Połowa nie. Ale ten, który o tym mówi, jest świadom tego. I na końcu wypowiada się człowiek, który mówi, ten będzie miał władzę i ten zdobędzie władzę, który będzie mógł mieć jakby pod kontrolą informatyczną wszystkich ludzi. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, oto o czym mówi Księga Objawienia, że ludzie będą przyjmować znamie Antychrysta na prawą rękę lub na czoło i będą pieczętowani, nikt nie będzie mógł kupić ani sprzedać. Zobaczycie, jak powoli, zresztą to już jest, już nie karty kredytowe, zostaną zastąpione chipami. Ale ty bądź wzorem. Ty wiesz. I kiedy widzicie, że się te dni zbliżają i Pan przychodzi, nie tłuszczcie się. Brzmi to kiepsko, groźnie, ale Pan mówi, wy nie bójcie się, podnieście głowy z ufnością, bo zbliża się wasze zbawienie. Amen. Wiem, że nie
Nie wiemy, czy Kościół wejdzie w połowie, czy wejdzie w ucisk, czy przed uciskiem, ale mam być gotowy. Jak będę gotowy? Bądź dla wierzących wzorem. Bądź w swoim postępowaniu. Zwróć uwagę na swoje postępowanie. Zwróć uwagę na kwestię miłości. Czy to ta miłość, o której mówi list do Koryntian, 13 rozdział, która ma tak wiele barw, tak wiele wspaniałych cech, czy dostrzegam to u siebie, czy nie? Czy ja robię postępy? Czy moja ufność ku Bogu jest niezachwiana ciągle? Ja wiem, że nasza wiara jest poddana różnym ciśnieniom i próbom. I tak musi być. Aby się okazało, że mamy mocną wiarę i wiara musi być doświadczona, że mam wiarę, mam zaufanie, wierzę temu, co Bóg mówi. Ale czy ją mam i ufam Bogu? Kochani, przez wiele utrapień musimy wejść do Bożego Królestwa. Przez wiele ucisków, przez wiele zmagań, przez wiele walk i potyczek musimy wejść do Bożego Królestwa, ale jedno jest pewne. Ten, który jest w nas, On jest z nami aż do końca i nigdy nas nie zostawi. Nie jestem pozostawiony sobie. On oczekuje, że będę robił postępy. Będę wzrastał. Czystość. Czystość. Czystość w mojej mowie. Czystość w moich myślach. Czystość w moim zachowaniu. Czystość. Czyli to, co jest brudne, nieczyste, skalane. Ja mam być od tego oddzielony, oddzielać to od siebie, aby się nie brudzić. O to się troszcz. O to zabiegaj. Człowiecze Boży, o to się troszcz, aby postępy Twoje były widoczne. Pilnuj siebie samego. Pilnuj siebie samego. I nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. Ciekawe. Samego siebie zbawisz. Jestem zbawiony? Jestem w procesie zbawienia? I mogę się zachować, mogę się zbawić, kiedy będę, kiedy wytrwam do końca w moim zaufaniu, wierzę do Pana. Pilnuj siebie samego. Kochani, właściwie moje kazanie, które miałem, zostawiłem. To słowo mnie poruszyło. Poruszyło mnie, jak miecz przeniknęło. Żeby postępy Twoje były widoczne dla wszystkich. Będziemy się modlić. Kończymy rok, zaczynamy nowy rok, za niedługo. Australia już dawno ogłosiła, parę godzin temu. Ale chcemy, żeby słowo Pana, które On posyła, gdybym zapytał, jakie słowo w mijającym roku, jakie słowo było szczególne dla Ciebie? Czy było jakieś słowo, które tak mocno dotknęło Ciebie, mnie, że mogę powiedzieć, Bóg do mnie przemówił tym słowem. To jest tak mocne i tak potężne. Ja chcę iść za tym. Bo wiem, że kiedy za tym nie pójdę, poniosę stratę. Nie będę miał błogosławieństwa tak, jakie Bóg zamierzył dla mojego życia. Powstańmy. Chciejmy się modlić. Chciejmy przychodzić do Pana. Chciej modlić się o samego siebie. Chciej powiedzieć, Panie, pomóż mi. Jeżeli rzeczywiście Bóg i to słowo porusza Ciebie, pomóż mi, Panie, abym robił postępy. Abym wzrastał, abym nie stał w miejscu, abyś mógł ze mnie zrobić to naczynie
mógłbym być takim człowiekiem, jakim Ty chcesz mnie widzieć. Abym mógł być wzorem. Aby inni, patrząc na mnie, mogli powiedzieć: ten człowiek, ten brat, ta siostra robią na mnie niesamowite wrażenie. Ich życie, ich wiara, ich miłość, ich postępowanie są dla mnie bodźcem, zachętą, aby zbliżyć się do Boga. Chcemy się modlić. Panie, dziękujemy Ci za Słowo Twoje. Boże, dziękuję Ci za Słowo, które posyłasz i na tym miejscu, i posyłasz, kiedy jesteśmy w naszych domach, kiedy studiujemy Twoje Słowo. Dziękuję Ci, że Słowo Twoje jest jak miecz obosieczny. I dziękuję Ci, że ono przenika nas i Ty masz wielką moc, i to Słowo ma moc, aby nas uczynić takimi, jakimi chcesz nas widzieć. Pomóż mi, Panie. Pomóż nam, Panie. Aby to Słowo, które jest cudowne, które jest od Ciebie, aby zmieniało nasze życie, aby zmieniało jakość naszego chrześcijańskiego życia. Panie, abyśmy się stawali wzorem, zachętą, przykładem. Panie, kiedy nawet nic byśmy nie mówili, ale ludzie, patrząc na nas, mogli powiedzieć: chcę być takim jak on. Pomóż mi, Panie. Pomóż mi robić postępy w tym nadchodzącym roku. Pomóż mi się zmieniać tak, jak mówi Twoje Słowo, według Twojego Słowa. Pomóż mi, Panie. I pomóż nam jako zborowi, pomóż każdemu z nas. Ty pracujesz z każdym z nas, Panie. I dziękuję Ci, że pracujesz. I dziękujemy Ci, że obiecałeś przygotować nas, kiedy przyjdziesz bez zmazy i skazy. Pomóż nam być poddanymi pod Twoją rękę. Pomóż mnie, Panie. Bądź błogosławiony. Bądź wywyższony. Bądź uwielbiony. Dziękuję Ci za Twój zbór na tym miejscu. Dziękuję Ci za Kościół na tym miejscu. Panie, mamy oczekiwania wobec Ciebie. Mamy oczekiwania, że Ty, Panie, sprawisz, żeby ten Kościół mógł się pomnażać na Twojej chwale. To jest naszą modlitwą, ale dotykaj nas. Przemieniaj, oczyszczaj, rozpalaj. W imieniu Jezusa to się modlimy. Amen.